Więc tak, miałam opublikować filmik o aplikacjach do nauki języka japońskiego, które pomagały mi przy nauce na egzamin. Tak, na egzamin, na który, tak jak już wiecie, nie pojechałam, ale to historia z poprzedniego filmiku, albo nawet sprzed dwóch filmików. Jakkolwiek. W każdym razie, w dzisiejszym filmiku chcę Wam pokazać aplikacje, które mam na telefonie, ale aplikacje, które mam na moim iPhone'ie. To jest różnica i za chwilę powiem Wam dlaczego. Hej wszystkim, z tej strony Kejta. Tak jak powiedziałam, dzisiaj mam zamiar pokazać Wam aplikacje, które mam na iPhone'ie. Dlaczego na iPhone'ie? Ponieważ to jest telefon, z którego korzystam na co dzień. I tak myślę, że możecie mnie pochwalić, ponieważ nie jestem typowym posiadaczem iPhone'a, który mówi zawsze ciągle mój iPhone, mój iPhone, mój iPhone. Chodzi mi po prostu o to, że tak jak wiecie, to jest coś, na co ja bardzo zwracam uwagę, na Androidzie oraz na iOS, bo tak się nazywają to oba systemy, są różne aplikacje. Ja najpierw zrobię filmik o aplikacjach, które są na iPhone'a i w poście do tego filmiku, który znajdziecie na moim blogu, link będzie za to pod filmikiem, tak naprawdę dam Wam linki do pobrania i z sklepu Apple oraz tak naprawdę i z sklepu na Androidzie, o ile ta aplikacja ma swoje autentyczne przełożenie tam. Okej, myślę, że ogłoszenie duszpasterskie czas zakończyć, to musiałam o tym powiedzieć, bo to jest moim zdaniem bardzo często pomijana kwestia, jak właśnie ktoś robi recenzję aplikacji. No a jednak to naprawdę ma znaczenie. Ale okej, teraz bez zbędnego gadania zaczynamy sprawdzać aplikacje. Jest ich chyba dość dużo, chociaż nie aż tak dużo. Nie wiem, sami ocencie. Napiszcie mi w komentarzu, czy jest ich dużo. Okej, moi drodzy, zaczynamy od przeglądania aplikacji. Więc tak, tutaj mam cały taki folder właśnie z aplikacjami. Zacznijmy od BenQ. To jest aplikacja, to jest w ogóle tak stara wersja, ale ja z nowej też, ja z tej w ogóle nie korzystałam. Tak, maseczka do włosów, przykro mi. No tak, później po filmiku zrobię. Ale w każdym razie, z tej aplikacji nie korzystałam zbyt wiele. Wiem, na czym ona polega. Tutaj mamy quizy z kanji, quizy ze słownictwa. Mamy słownik kanji, słownik ze słownictwem oraz ustawienia. Ustawienia, no to mniej więcej jaki chcemy język pytań, ile chcemy fiszek na jeden raz, no i tam inne. W każdym razie to polega mniej więcej na tym, że mam tutaj ten quiz. To jest akurat level prosty. Zazwyczaj jak ja widziałam właśnie rzeczy tutaj i tak dalej, to nie było to aż takiej masakry. I tutaj jak widzicie w prawym górnym rogu mamy czas. Tutaj akurat jeśli chodzi o ten czas, to chcę poświęcić odrobinę uwagi, ponieważ w innych aplikacjach, w jednej z aplikacji, którą tak naprawdę zobaczycie za niedługo, również jest liczony czas. Tylko że tam nie jest odwrotnie niż tutaj, czyli tak jakby tutaj to możemy cały świat zwiedzić, chodzić z tym telefonem, zastanawiać się i wszystko robić, a tam mamy tylko 20 sekund. 20 sekund, żeby przeczytać pytanie, odpowiedzi, a czasami to pytanie potrafi być tak długie, że 15 sekund wystarczy. 15 sekund trzeba poświęcić na to, żeby przeczytać to pytanie. I to już moim zdaniem nie jest takie fajne. Ale dobrze, ja jestem człowiekiem dziwnym, ja może się tylko czepiam. W każdym razie tutaj właśnie się cieszę, że po prostu ja mogę patrzeć tyle, ile ja chcę na to. Na tą aplikację. Zastanawiać się tyle, ile ja chcę. I tyle. No i tak mniej więcej wygląda, jak coś mamy dobrze zrobione. Mamy ten. Tutaj to nie pamiętam. No, o. Dobra, no pierwszy błąd. Kanji nie jest moją dobrą stroną jak na razie, mimo że mam fajny sposób na naukę kanji, ale dużo jeszcze przede mną, ale dobrze. Lepiej późno niż wcale. Lepiej zacząć ogarniać. W każdym razie, tak wygląda mniej więcej ten test. Jeśli chodzi o słownik, to wygląda właśnie w taki sposób. Study by color. To jest urocze. Tutaj akurat jeśli chodzi o tą naukę słownictwa, to akurat mamy Mosugu, to będzie wkrótce. Jeśli chodzi właśnie o słownik i tak dalej, z tego nie korzystałam. To jest aplikacja, którą wiem, że istnieje, wiem, że jest bardzo fajna, ale nic poza tym. Przykro mi. Naprawdę. Przepraszam. Ale okej, moi drodzy, w każdym razie idziemy do drugiej aplikacji i tym razem jest to tylko sam quiz. Jeśli chodzi o to, to tak naprawdę tu możemy sobie ćwiczyć, z czego tutaj mamy za darmo, odblokowane tylko do 6 poziomu. Jeśli chcemy ćwiczyć dalsze kanji, to musimy sobie je kupić. No i powiedzmy, że to tyle. Jeśli chodzi o grę, to tutaj moim zdaniem to jest najgorszy level, jeśli o to chodzi. Po pierwsze, zacznijmy od tego, że mamy zamianę z kanji na hiragane, z hiragane na kanji.
Jest to dlatego, ponieważ jak jest egzamin z języka japońskiego, to tam są takie zadania, że mamy właśnie na przykład jakieś wyrażenie, jakieś słowo i mamy je zapisać w hiraganie, bądź też w kanji. Znaczy w sensie wybrać z odpowiedzi, jedną z odpowiedzi, która tam jest podana. No i tyle, zacznijmy od kanji na hiraganę. No tak, wiedziałam, że od razu coś będzie źle, bo nie wiem czemu tutaj rzeczy, które się pojawiają, ja ich kompletnie nie kojarzę. Nie wiem, może to jest po prostu to, że ja na nie nie trafiłam, albo źle się uczyłam. W każdym razie ja jeszcze tego nie ogarniam, ale uczę się. Ale w każdym razie z tej aplikacji i tak nie korzystałam zbyt wiele, bo właśnie zawsze było... Wiem, że powinno się zawsze iść level wyżej, aniżeli się jest, ale to mnie jakoś odstraszało. Teraz mamy za to aplikację, która tak naprawdę ma swojego klona, to znaczy mam dwie prawie takie same aplikacje i chodzi tutaj właśnie o to słuchanie. Jeśli chodzi o te aplikacje, to zaczyna się słuchanie. Dwie kwestie. Jeden, pojawiła mi się reklama w trakcie słuchania, to było takie creepy. Po drugie, musiałam przerwać, bo wiecie, prawa autorskie i tak dalej. W każdym razie, tutaj powiedzmy, mamy słuchankę i tutaj mamy cztery odpowiedzi. Jeśli chodzi o te odpowiedzi, to jeśli na przykład, nie wiem, myślimy, że będzie dobra jedynka, to zaznaczamy jedynkę. No ja akurat nie słuchałam do końca i po prostu cokolwiek byśmy, możemy sobie zaznaczyć cokolwiek, to i tak będzie nam się po prostu pojawiało, czy dobrze, czy źle i tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem to jest całkiem fajne, a to co powiedziałam, że ta aplikacja ma swojego klona, to za chwilę pokażę Wam aplikację, która jest tak naprawdę taka sama. Nawet teksty są takie same, tylko trochę inny interfejs i tylko tyle. Tym to się tylko różni. Ale jeśli chodzi właśnie o aplikacje, to są praktycznie takie same. Teraz, znaczy nie aplikacje, słuchanki. Tak, słuchanki. Przepraszam Was za to. I teraz aplikacja, z której korzystam najczęściej. To jest aplikacja, którą teoretycznie polecam najbardziej, ale ta aplikacja myślałam, że doprowadzi mnie do wrzenia. Pokażę już Wam czemu. Damy N4 i gramatyka. Ja mam przeczytać coś takiego. Tutaj jeszcze powiedzmy mamy tylko hiraganę i katakanę i to jest jeszcze spoko, ale mamy na to 20 sekund. I wyobraźcie sobie, że na niektóre zadania takie my mamy tak naprawdę wszystko zapisane w kanji, albo no prawie wszystko, w każdym razie jest dużo kanji. Ja mam przeczytać to, wybrać odpowiedź jeszcze. A jeśli mi się nie uda, to po prostu game over. I tyle. I tak naprawdę to mi się nie podoba bardzo w tej aplikacji, bo o ile na przykład jak mamy... Dobra, tutaj damy N5, niech się nie poniżam i tak dalej. O ile jest właśnie to do kanji, to tutaj mamy 10 sekund. No z jednej strony, no dobra, jest to logiczne, tak? No bo trzeba się szybko ogarniać. Ale no z drugiej strony takie... średnie. Tyle. No dobra, robię teraz i mi się w miarę udaje. W miarę. Miraremasen. Dobra. Dojobi. Ichinichi. O, jestem dobra. Znaczy chyba. Hitotsu. Hana. Hana, tak, ojeju. Mise. Tabete. Okane. Senen. Shigatsu. Super, ktoś mnie obserwuje na Instagramie. Fajnie, dziękuję bardzo, bardzo dziękuję. To jest Kinyobi. Yume, Shichiji, Raigetsu. Dobra, ja chcę już skuć, ale i tak się cieszę, że przynajmniej kanji mi idą z N5. Jej, tyle. Ale duża, długa droga jeszcze przede mną. Ale i tak się uczę, no w każdym razie no tyle. Ale w każdym razie na tym polega ta aplikacja. Tak naprawdę możemy sobie również zaznaczyć właśnie to, co chcemy się nauczyć i tak dalej, ale to inna kwestia. No i to tyle. Tak jak powiedziałam, to jest jedna z tych aplikacji, z której korzystałam najczęściej, ale tak z drugiej strony najbardziej się denerwowałam. I okej, teraz aplikacja, która również ma kanji, słownictwo oraz gramatykę. Zacznijmy od słownictwa. Tutaj możemy sobie właśnie wybrać, czy 10 pytań, czy 30, 50, 100. Wybierzmy 10. Tutaj mamy tak naprawdę również liczony czas, ale w przeciwieństwie do poprzedniej aplikacji możemy również potrzebować tyle czasu, ile tylko chcemy. No i dobra, korekara. No i powiedzmy, tutaj mamy to słownictwo, jakkolwiek. Tutaj akurat mamy to w przykładach zdań, więc moim zdaniem jest to całkiem fajne. Tak, I want to finish. No i tyle. No, o, o, o.
No nie, nie jeszcze raz. Tak, I want to finish. I want to home screen. Tak, vocabulary. Nie, vocabulary, kanji. No i kanji tutaj mamy po prostu podać czytanie i to też jest całkiem spoko. Tak naprawdę większość z tych aplikacji polega na tym samym, ale myślę, że lepiej jest mieć o 5, chciałam powiedzieć kanji, o 5 aplikacji za dużo, aniżeli o 5 za mało, bo akurat myślę, że one naprawdę się przydają, jeśli chodzi o tę naukę. No dobra, to jest właśnie teraz, idziemy do tej... Do tej aplikacji, która jest bliźniaczką. To znaczy, że tutaj te testy, które ja patrzyłam, to tak naprawdę są takie same, co w tej aplikacji z słuchaniem na N4. Więc tak naprawdę z jednej strony nie wiem, po co ja mam te dwie aplikacje, ale z drugiej strony, dobra, okej, łudzę się, że mam po prostu 128 tam giga na iPhone'ie i po prostu mogę mieć tyle aplikacji, ile chcę. No ale dobra, teraz mamy aplikację z kanji, gdzie mamy tak naprawdę poziomy. Teoretycznie może się właśnie mylić, że dobrze, okej, skoro N5 niby jest 5, a to jest tak naprawdę poziom najprostszy, to że idziemy właśnie do poziomu 5, a to jest tak naprawdę 1, N1. No ale nie, to idziemy powiedzmy do N5. I tutaj właśnie możemy uczyć się w bardzo fajny sposób kanji. To akurat naprawdę polecam, jest bardzo fajne, aczkolwiek nie mam wykupionych wszystkich lekcji, ponieważ ja jestem trochę sknera i tylko i wyłącznie dlatego. To jest jedyny powód, dlaczego ja nie mam tej aplikacji, mimo że wszystkie poziomy kosztują 50 zł niecałe, a ja 50 zł dzisiaj wydałam w księgarni. Ale wiecie, książki, to też jest bardzo ważne. Ale w każdym razie myślę, że jeśli ktoś szuka aplikacji, gdzie właśnie może sobie robić powtórki i tak dalej, to jest... Tak, to jest bardzo fajne. Dobra, niech będzie już Yon. Super. San. San. I 3. Jej. Ichi. Tak, no najpierw mamy te liczby i wszystkie, ale to jest naprawdę bardzo fajne. Chociaż ja jestem akurat zdania, że tak teoretycznie to, co niby łatwiej byłoby mi ogarnąć w jednej aplikacji, ale jest płatne, to po prostu staram się ogarniać w innych aplikacjach. Tak jak powiedziałam, ja jestem sknera, nie polecam tego, jeśli chodzi o naukę języków obcych. Bo kolejna aplikacja to jest... Co to jest w ogóle? JLP... Dobra, okej. N5, N4, N3. Ja chcę na N5. W każdym razie tutaj mamy kanji. To była chwila, to było Chairo. Tutaj możemy sobie wybierać, jak jest kółeczka, no to wiadomo, to jest wtedy ok, a jeśli jest krzyżyk, to jest źle. Korekt. Jeden z jednego. Ok. Kisio. I to właśnie ta opcja I have no idea, nie mam pojęcia, to jest w ogóle najlepsze. I tutaj właśnie chciałam Wam powiedzieć, że jak klikniecie właśnie w to incorrect, to się Wam pokazują wszystkie te słówka, wszystkie te kanji, które Wam nie poszły i dobra, tutaj powiedzmy damy coś takiego jako złe i wejdźmy w to incorrect, no i tu możemy ćwiczyć to jeszcze raz. Ja to wiecie, że zrobiłam specjalnie, żeby Wam tylko pokazać, co nie? Wiecie to. Okej, mamy tutaj właśnie to kyoshitsu. No i tak naprawdę nam to wtedy znika już z tego. Może jest to i bardzo, nie wiem jakby to powiedzieć, zbyt proste, zbyt nie wiem nawet jakie, ale myślę, że jest to całkiem fajne, żeby tak poćwiczyć, jak nam się nudzi, jak chcemy coś robić, albo chcemy po prostu odhaczyć, że okej, dobrze, dziś coś zrobiliśmy z języka japońskiego. To, że takie odhaczanie, że byle coś zrobić, to może nie jest zbyt fajne, bo za dużo powtórek to też raczej nie pomaga. No tak teoretycznie, ale no cóż, no, czasami trzeba. Zostały nam jeszcze tylko 3 aplikacje i tak naprawdę jedno to jest najgorsza aplikacja, jaka może być, jeśli chodzi właśnie o poruszanie się. Welcome back, Keita Games Plus. W ogóle dobra, okej, tu mamy poziomy kanji. Ja mam ogarnięte, w sensie odblokowane tylko N5. I tyle. Home. Dobra. Co ja mam tu zrobić? Dobra, mam pas. Któryś tam. Home. Nie, anuluj. Nie, ja nie chcę przestać nagrywać. Ja chcę kanji. Nie, gdzie? Nie ogarniam tej aplikacji, ale wiem, że taką mam, a więc chciałam ją Wam pokazać. Chwila. Kanji quiz. N5. O, nareszcie, mam. I to jest enter, to jest 2. To jest widzieć, to jest język, to jest sky, to jest chwila, ja pamiętałam, to jest pić, tak, to jest nauka, to jest outside, to jest, chwila, north, to jest rok, to jest oko, to jest tani,
Mam tak 85 kandzi? Nie, nie, o tak, ja chcę skończyć. No ale w każdym razie na tym to polega. Myślę, że to jest całkiem niezłe, jeśli o to chodzi. No i to tyle. Myślę, że wybaczycie mi, że tak mówię prosto. Okej, moi drodzy, zostały nam jeszcze tylko dwie aplikacje. To jest aplikacja, która jest w ogóle fajna jako słownik, jeśli chodzi o kandzi. To jest tak, że tutaj możemy sobie wybrać albo według roków nauki, według lat nauki, albo właśnie według poziomu. No ja zaczęłam od N5, to w ogóle możemy ćwiczyć sobie kanę, co też jest dość fajne. No ale dobra, wejdźmy sobie na N5 na przykład, kliknijmy na jakieś podstawowe i tu mamy sposób zapisu. To jest akurat cudne właśnie, żeby sprawdzić na przykład co po niektóre trudniejsze znaki. I potem jeszcze jak klikniemy... Chwila, co to było? Bo była taka opcja na pewno. Tutaj właśnie klikniemy, to nam się pokazują też wszystkie te czytania, nieczytania i tłumaczenia. To jest też spoko. O, właśnie o to mi chodziło. Że tak to po prostu możecie usunąć tą animację z tym jak pisać, tylko po prostu widzicie wtedy to co wy zapisaliście. I to jest takie całkiem fajne. Tak w sumie, tak jak powiedziałam, ta aplikacja jest fajna jako słownik oraz sprawdzenie po prostu jak pisać niektóre kandzi. Jeśli nie znacie oczywiście na przykład sposobu zapisów albo nie jesteście pewni co do niektórych. I ostatnia aplikacja na dzisiaj do nauki japońskiego, to jest tak naprawdę, to jest tyle funkcji, że ja już się mylę czasami. Chciałabym z tej aplikacji częściej korzystać, ale zawsze jakoś znajduję wymówkę, żeby z niej nie korzystać, czego nie polecam, bo to nie jest wcale fajne. Ale dobra, idziemy dalej. W każdym razie, tutaj możemy sobie wpisać cokolwiek, na przykład po polsku, przepraszam, albo po angielsku, albo po japońsku, albo w romadzi, jakkolwiek, no i dobrze, niech będzie kana. No, jest. I nam się tu po prostu pokazuje wszystko. Wszystko, naprawdę. Pokazują nam się tutaj też często przykłady zdań, właśnie, albo jakieś częste złożenia, albo dobra, na przykład niech będzie dzisio, dictionary. No jest, mamy. Jakieś jeszcze kanji, które zostały tutaj użyte, tłumaczenie dokładnie, przykłady zdań, złożenia i właśnie co jest na N5 na przykład. I co jest w ogóle na N5. To jest, ja to polecam, to jest bardzo fajne, aczkolwiek tak jak powiedziałam, ja z tego za bardzo nie korzystałam i tak naprawdę bardzo żałuję. Ale to inna kwestia. Tutaj możemy również tak naprawdę, jeśli mamy skopiowany tekst, na przykład z języka japońskiego, to możemy go tutaj dać i właśnie sprawdzać słówka. To jest również świetna opcja, z której również nie korzystam, ale miałam taką samą wtyczkę w Google Chrome i to tyle, więc tak naprawdę jedno zastępowało drugie, więc aż tak bardzo nie narzekałam. Tutaj tak naprawdę mamy tak zwane... jakby to powiedzieć, mamy tu powiedzmy kanę, to jedno na pewno, tutaj właśnie te wszystkie znaczki, po prostu wszystkie notatki takie również językowe, tak? Tutaj mamy kanji według nauki w szkole oraz według częstotliwości, ale dobrze, dalej mamy tak naprawdę części mowy, tutaj tak naprawdę, czyli gramatyka jest cała opisana, aczkolwiek jeśli chcecie się uczyć stąd gramatyki, a jesteście na poziomie N5, N4, to nie za bardzo polecam, bo jest trochę... Może trochę wprowadzić mętlik w głowie, ale to przynajmniej takie było moje odczucie. Ale idąc dalej, mamy tutaj właśnie to według poziomów. Tutaj mamy właśnie słówka. Tutaj możemy sobie dodać do naszej listy. Możemy stworzyć w ogóle swoją listę. To jest takie wow. Tak właśnie tutaj mamy i możemy się również uczyć. Mam trzy karty. Review. Tak. Sound noise. Oto. Tada! Takie kolorki, bardzo ładne. To jest spoko. Sofia, co to było? Swipe left. Ja to miałam dobrze. Bun. Mam. Dobrze wiedziałam. Ten. Dziu. Jej! Wiedziałam wszystkie karty! Jestem mądra! Przynajmniej czuję się mądra. I w każdym razie tak to wygląda. Tak aplikacja moim zdaniem jest najfajniejsza. Aczkolwiek tak jak powiedziałam, ja z niej zbyt często korzystać nie korzystałam. Ale to tyle, moi drodzy. Tak jak powiedziałam, to jest pierwsza część z takich dwóch filmików, ponieważ akurat jeśli chodzi o ten filmik, to są aplikacje, które są głównie na iPhone'a i pamiętajcie, bo obczaić post na moim blogu, ponieważ tam udostępnię Wam linki, skąd możecie wziąć te aplikacje i na jeden system, i na drugi. Okej, moi drodzy, to byłoby tyle w dzisiejszym filmiku. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam i tak naprawdę, że nie załamaliście się również, czy to, nie wiem, poziomem mojej wiedzy, czy czegokolwiek. Ja wiem, że ja mam jeszcze dużo do nauczenia, jeśli chodzi o japoński. Nie kryję się z tym, a przynajmniej się staram. I tyle, moi drodzy. W każdym razie, to byłoby na tyle w dzisiejszym filmiku. Pamiętajcie, by zostawić łapkę w górę, jeśli Wam się podobało. I subskrypcję na moim kanale.
jeśli jesteście ciekawi, co tam Kejta jeszcze wymyśli, a ostatnio mam dużo pomysłów na wymyślanie, ale to inna kwestia, zobaczycie wszystko wkrótce. W każdym razie, ja bym życzył miłego dnia albo miłego wieczoru, miłej następnej pory dnia albo miłej pory dnia, zależy od której ten filmik oglądasz. I cóż, moi drodzy, pa pa, kocham Was!